Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku Wojtek próbuje. Słuchajcie, trochę czasu minęło od poprzedniego odcinka, natomiast niestety u mnie nic się ciekawego, nowego nie pojawiło w sklepie. Ja też tutaj troszeczkę nie ukrywam, że miałem trochę pozamawiać z innych sklepów, ale stwierdziłem, że na razie się troszeczkę wstrzymam. Przy okazji, nie wiem dlaczego, ale mam w planach założyć nowy kanał i najprawdopodobniej wszystkie filmiki zostaną przeniesione na tamten kanał, ale to jeszcze, wiecie, to jeszcze jest kwestia tego, żeby cały plan ogarnąć, ale to tak, wiecie, na marginesie. Słuchajcie, dzisiaj będę mieć najprawdopodobniej 4 rzeczy z 3 różnych firm i będę mieć jedną słoną i 4 słodkie, tak mi się przynajmniej wydaje. Pierwsza z nich to jest nowość, jak jest, zresztą widzicie, to są Star Chipsy, rożki o smaku łagodnego sera. Szczerze powiedziawszy, pierwszy raz je widziałem w sklepie, więc je wziąłem po prostu. Przy okazji, jeżeli chodzi o cenę, one kosztowały bodajże chyba 2,40, coś koło tego i to jest 105 gram. Ale przy okazji jeszcze tutaj zobaczycie takie dokładne zbliżenie. Kolejną, słuchajcie, rzeczą, to wam pokażę może to. To jest, słuchajcie, Chupa Chups Cherry Explosion. Ja mam przypuszczenia, co to będzie, bo to nawet jak się widzi wygina, to ja wiem, co, wiecie, to są te takie rurki, znaczy rurki, to takie żelki czerwone i w środku jakieś takie nadzienie, ale to jeszcze zaraz sobie zobaczymy. I słuchajcie, kolejna rzecz, którą też widziałem pierwszy raz, nie wiem w ogóle dlaczego tego wcześniej nie widziałem, ale może po prostu jest, to są, słuchajcie, cukierki do rzucia Mentos Pop. Poppins jedne i mamy Poppins drugiej. To są kwaśne, te są po prostu owocowe. Także to, słuchajcie, myślę, że przejdziemy sobie teraz do próbowania, tylko zastanawiam się, od czego zacząć. Ja myślę, że to słone zostawimy sobie na koniec. A zajmiemy się chyba tym pierwszym, czyli Chupa Chups Cherry Explosion. Słuchajcie, ja wam tutaj, jeszcze zanim zaczniemy próbować, macie totalne zbliżenie, jak opakowanko wygląda. Myślę, że składu jako takiego nie będę wam czytać, bo chyba nie ma sensu. Każdy wie, że tam jest masa cukru i innych pierdół. Ale dobra, słuchajcie, otwieramy i próbujemy. Cherry. Ja ogólnie lubię rzeczy, które są z cherry. Oj tak, słuchajcie, ewidentnie to jest ten typ cukierka, o którym wam mówiłem. Widzicie? Jeszcze mam wam zbliżonko. O, fokus łap. O, tak wygląda w środku. Słuchajcie, myślę, że spróbuję. O! Jak wygląda w środku, słuchajcie. Powiem wam, że to jest dobre. Co prawda standardowo ta galaretka z góry jest cholernie twarda, ale w środku jest właśnie takie miękkie nadzienie. Jest trochę kwaśne, słodkie, ale nie za bardzo słodkie. I ewidentnie czuć dużo, dużo czerwiśni, czy czereśni, ale bardzo dobre. Naprawdę dobre, słuchajcie, polecam. Ale jeśli chodzi o cenę, to kosztowało też chyba 70 groszy tylko. Ale nawet nie wiedziałem, że Chupa Chups robi takie cukierki. Ale naprawdę dobre, polecam. Ok, moi drodzy, słuchajcie, kolejna rzecz to będą te Mentos Poppins i to będą zwykłe owocowe, a te drugie spróbujemy sobie za chwileczkę. Ja wam jeszcze standardowo pokażę na makro, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób. Tutaj w ogóle z drugiej strony mamy smaki. Mam nadzieję, że będziecie widzieć. Czekajcie, bo... No, teraz powinniście widzieć, a mi się ręce trzęsą. Dobra, jakie, słuchajcie, mamy smaki? Mamy smak jabłkowy, pomarańczowy, truskawkowy, jagodowy i cytrynowy. A, fokus. Także otwieramy. Wow, ale śmieszne. Pytanie tylko, czy będę mieć każdy kolor. Oho, już widzę, że jakiegoś nie mam. Słuchajcie, cukierki prezentują się w taki sposób, mają różne kolory. Ja mam, słuchajcie, smaki tak. Biorę wszystkie. Mam jeden jabłkowy, jeden pomarańczowy, nie, jabłkowych mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć jabłkowych mam, jeden pomarańczowy, jeden truskawkowy, jeden, dwa jagodowe mam i dwa cytrynowe. Aczkolwiek mam wszystkie, więc teoretycznie jest ok.
Dobra, słuchajcie, włożę to z powrotem do paczki, żeby mi nie wyleciało. Ale wiecie, tak to jest właśnie z tymi cukierkami, jeżeli mają kilka różnych rzeczy, to wtedy właśnie to jest duży problem. Tak to, słuchajcie, wygląda. Tutaj są wszystkie 5 kolorów. Dobra, i spróbujemy tego. To jest jagodowe, aczkolwiek to nie jest jagoda. Słuchajcie, to definitywnie nie jest jagoda. Smakuje dziwnie. Słuchajcie, nie będę opisywać smaku, bo smak to jest takich mentosów, tylko takich troszeczkę bardziej może nie tyle żelkowatych, takich troszeczkę bardziej gumiastych, może w ten sposób. Spróbujmy pomarańczowego. O! Ten już jest lepszy. Ale i tak to wszystko ma taki, wiecie, chemiczny posmak. Spróbujemy zielone jabłko. Teraz jeszcze mam na środku to. To jest dobre. Przypomina mi. Co mi to przypomina? Kiedyś były takie. Takie pojedyncze gumy się kupowało. Właśnie były jabłkowe jakieś inne. Identyko w smaku, słuchajcie, bardzo dobre. Truskawkowy. Ja za truskawkowym smakiem nie lubię, ale spróbuję. Jak to sztuczna truskawka. Wątpię, żeby to były soki owocowe. Cukier, syrop glukozowy, całkowicie utwardzony olej kokosowy, kwas cytrynowy, substancje utrzymujące wilgoć, skrobia, aromaty i same barwniki. Nie ma tutaj nic odnośnie soku owocowego. Cytrynowy na końcu. Nie. Jak lubię cytrynę, wiesz jak to smakuje? Często możecie odczuć coś takiego, że coś, co wąchacie, na przykład, nie wiem, powiedzmy krem do rąk, jest identyczny w smaku. To smakuje jak cytrynowy krem do rąk. Wiesz, się kolorowanie zębów. Totalnie niedobre. Dobra, słuchajcie, albo nie, przerwać, muszę napić, bo się zasłodziłem. Okej, moi drodzy, dobra, gardło przepłukane, zabierzmy się za sour, czyli kwaśne. Łapię fokus. A tu już są zupełnie, słuchajcie, tu są kilka z innych smaków. Zamiast truskawkowego, które było w tym, tutaj jest wiśniowy i zamiast cytrynowego, tu jest limonkowy, a tu był cytrynowy. Słuchajcie, opakowanie no, wygląda identycznie, tylko ma inny napis, że to jest kwaśne. Tył dobrze pokażę. O, także tak to mniej więcej wygląda. No to spróbujmy, no kwaśne teoretycznie powinny być dobre, ale czy będą dobre? To się okaże. I jestem bardzo też ciekaw, ile tutaj będę mieć poszczególnych kolorów. Czekajcie, to i otworzyć. A, dup jestem. Nie lubię takich. Macie, wiecie, w większości pojemniczków, jak macie zaznaczone, że tu otworzyć, to się fajnie otwiera. Tutaj niestety tak nie jest. No i trochę kolorów ich mam. Mam nadzieję, że będę mieć. No i nie mam wszystkich. Albo i mam wszystkie? Nie mam wszystkich. Czekajcie, mam na pewno jagodowy, mam na pewno wiśniowy, mam na pewno jabłkowy, pomarańczowy i kurna, jeden limonkowy. Słuchajcie, mam 5 kolorów, tak? 5. Dobra, to się zgadza. Ale ogólnie mam nadmiar pomarańczowych i wiśniowych, chociaż kurde. Chociaż te wiśniowe mogą być dobre, to spróbuję pierw wiśniowych.
kwaśne to jest. O! Ale wiecie co? Ja chyba jednak wolę cukierki, ewentualnie takie rzeczy, które mają prawdziwy sok. Bo zostawia taki posmak cholerny, niedobry. Masakra. No konsystencja jest taka sama, no. Słuchajcie, także no kolorowo mniej więcej podobnie. Mieliśmy wiśniowy, no to spróbuję ten limonkowy, bo jest tylko jeden w całej paczce. O nie. Niedobre. Pierwszy raz wyrzuciłem cukierkę, którego jadłem. To smakuje jeszcze gorzej. Ale ma barwników, kurwa, na całą rękę żółto teraz, nie? To smakuje jeszcze gorzej niż cytrynowe. W moim odczuciu cytrynowe było lepsze, limonkowe ma... O fuj, niedobre. Totalnie niedobre, słuchajcie. Limonkowe... Ale spróbujmy jabłko, no jabłko z tego jest dobre. A, jabłko. Takie samo jak tam, tylko że kwaśne. Ale nie jest takie kwaśne jak... Myślę, słuchajcie, że bardziej kwaśne były te... z Wawelu. Wiecie co? Te... o Jezus. Fresh and Fruity. Dobra. Niebieski, nie? Jak gra. No jest jagodowy. Ta sama jagoda, tylko że kwaśna. Ale dupę nie urywa. No i pomarańczowy. Taki sam. Mówię, muszę rękę umyć, mam całą w barwniku, kurkuminie zapewne. Słuchajcie, podsumowując. Spodziewałem się więcej po mentosach. Te kwaśne, ok, oprócz limonkowego, bo jest po prostu paskudnie ohydny. A tamte zwykłe, nawet nie wiem jak ręką teraz wziąć. A te jeszcze są do przeżycia. Ale i tak powiem wam, jeżeli macie możliwość, kupcie z naturalnym sokiem owocowym, ewentualnie z zagęszczonego soku, bo tutaj w składzie nie ma nic odnośnie naturalnych. To jest tylko cukier, syrop glukozowy, koncentrat ze spiruliny, cholera wie co to jest. Słuchajcie, naprawdę nie ma tu nawet wzmianki odnośnie jakiegokolwiek soku. Wszystko jest aromatem i smakiem. Także ja pozwólcie, że sobie zagryzę tym, bo to jest bardzo dobre. Naprawdę to jest dobre. O, to jest pyszne. Wolałbym kupić kilka tych chupa chupsów niż te paczki. To jest dobre. Nie wiem co tam jest, ale w smaku jest ok, więc jest ok. No dobra, także to. Z pełną gębą się nie gada. No ja się umyć po tym głównie. Cały czas jest żółte. I będziemy próbować rożki serowe. Ok, moi drodzy, słuchajcie, dobra, przejdźmy do słonych rzeczy. Ja nie będę ukrywać, że bardziej gustuję w słonych rzeczach jako przekąska do filmu popcorn, czy tam jakieś, chociaż wolę popcorn ostatnio, bo popcorn, szczerze powiedziawszy, taki sam urobiony jest zdrowszy chyba niż to wszystko. Natomiast star chipsy mają ogólnie dobre rzeczy, więc... Znaczy star po prostu. Mają całkiem spoko, no to jest nowość, więc zobaczymy jak to wygląda. Otwieramy. Dobra, ten zapach. Albo może inaczej, pierwszy wam pokażę, jak to wygląda w środku. Wygląda to tak, zatem spoko te rożki. Sporo ich jest nawet.
Wiecie co? Zapach przypomina mi bardzo twistosy. Bardzo twistosy te fromage. Jakoś tak. Bardzo podobne, ale pachnie to też trochę prażynkami. Także zaraz sobie, słuchajcie, zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Słuchajcie, rożki wyglądają w taki oto sposób. No może niekoniecznie one wyglądają jak takie rożki. Chyba, że może jakiegoś innego znajdę, słuchajcie. Takiego, który będzie otworzony. No, powiedzmy, że ten. O, tak mniej więcej one wyglądają. Tu macie w środku. No dobra, to słuchajcie, to próbujemy w takim razie. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle smakowało. O kurde. Ej, to jest pyszne. To jest zajebiste, słuchajcie. Tak, wiem, robię wam smaka. Ej, słuchajcie, to jest pyszne, naprawdę dobre. To... Wiecie, jaki to ma smak? Jaką konsystencję może i smak? Jak? Znaczy może tak. Smakuje jak połączenie właśnie tych twistosów fromage z prażynkami. Smaku? Znaczy może inaczej. To jest, słuchajcie, coś a la prażynki i nachosy. Jest tu mąka. To co ja się dziwię. Składniki na pierwszym miejscu: kasza kukurydziana, olej roślinny, preparat aromatyzujący, no to wiadomo. Olej rzepakowy. Maślanka w proszku, koncentrat białek serwetki z mleka, wzmacniacz smaku, no glutamin, bla bla bla. Cebula w proszku, pomidor w proszku, aromaty, czosnek w proszku. Barwniki, ekstrakt z papryki, cukier, olej roślinny, palmowy. Ale na ostatnich miejscach, więc nie jest źle. Słuchajcie, ale to są właśnie takie kukurydziane. Dlatego to mi smakuje jak nachosy. To, słuchajcie, jest naprawdę dobre. Ewidentnie dobre. Smak, ser, faktycznie jest łagodny ser. Ale bardziej mi przypomina chyba twistosy. Tak. W 40%. Ale faktycznie ser jest bardzo łagodny. Bardzo jestem pozytywnie, słuchajcie, zaskoczony, jeżeli chodzi o te Star Chipsy. Naprawdę. Bardzo, bardzo pozytywnie i są naprawdę dobre. Także jeżeli ich jeszcze nie jedliście, to spróbujcie chociaż, bo naprawdę są świetne. Ja je to jem całe. Naprawdę, słuchajcie, zajebiste. Dobra, ale słuchajcie, reasumując. Co prawda po cherry został mi tylko... Dobra, mam. Po cherry został mi co prawda tylko papierek. Jeżeli chodzi też o te mentosy. Słuchajcie, mentosy... Niestety... Spodziewałem się czegoś więcej, były niestety do dupy, zwłaszcza ten limonkowy, który był po prostu tak ohydny, że go wyplułem. Chupa Chups Cherry Explosion polecam bardzo, też bardzo dobre, jeżeli lubicie tego typu cukierki. Natomiast moim zwycięzcą w dniu dzisiejszym jest ewidentnie to. Także słuchajcie, jeżeli odcinek wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, napiszcie, co sądzicie, czy jedliście. Jeżeli jedliście, to możecie też napisać o każdej z tych rzeczy w komentarzu, na przykład, nie wiem, Chupa Chups, opinia, Mentos, opinia, Star Chipsy, opinia. Ale to jest ewidentnie zwycięzca dzisiejszego odcinka, także gratuluję firmie Star, bo naprawdę to jest dobre. Także ja wam na dzisiaj dziękuję, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić lajka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadnijcie na Facebook, Instagramy, Twittery i inne social media. I oczekujcie też informacji odnośnie co z nowym kanałem, bo myślę, że chyba rozdzielę moje granie od próbowania i vlogowania. Więc jeszcze na razie poczekajcie z kanałem. Więcej informacji będziecie mieli na Facebooka i na kanale. A ja idę szamać, bo to jest naprawdę dobre. Pa, pa.